Dotarłem na łowisko Monkolno do Bogdana. Jeszcze mam pełno rzeczy do przyniesienia, ale rozłożę namiot. Tym razem nie jest to namiot karpiowy. Tamten sprzedałem. Będzie trochę roboty, ale dam radę. Namiot postawiony. Dosyć solidna konstrukcja. Wygodna, jak nie pada deszcz, jest nawet wygodniejszy, no na pewno dzięki gabarytom, rozmiarom niż nie jeden namiot karpiowy. Tutaj zaraz zobaczę, co zrobię, bo mogę podwiesić dwie sypialnie. Łóżka karpiowego nie brałem. Dzisiaj trochę po harcersku. Jeszcze czeka mnie tutaj dobra godzina, albo nawet więcej, z przerwą na śniadanie, na rozkładanie klamotów. Stanowisko numer 6. Było dzisiaj sporo ludzi, mamy sobotę, tak jak mówiłem, jednakże widziałem, że część zjechała do domów prawdopodobnie, ktoś nowy przyjechał na jedynkę chyba. Tak to wygląda. Normalnie zbijam kokosy. Jutro ma być całkiem pogodny dzień. Proszę. Wieczory są chłodne, dlatego uraczę się grzańcem. Co ciekawe, nawet nie wiedziałem, produkowany jest w nieodległym Koninie. Tak wygląda namiot. Namiot ma 10 lat w sumie, kiedyś kupiłem go z okazji wyjazdu na Formułę 1 do Belgii, do Spa, gdzie to nasz Robert Kubica ostatni raz w swojej karierze zajął miejsce na podium. Było to trzecie miejsce, rok 2010. Tutaj mamy oczywiście warmuzika. Skorupiaczki. No i zobaczymy, co na tej zasiadce tutaj da radę wyłowić. Mam nadzieję, że na darmo nie przyjechałem. I jakąś rybkę uda się złowić. Idę zaraz podrzucić. Niedziela, godziny poranne, wczesno poranne, jestem po śniadaniu. Mamy ładny wschód słońca. Na razie nie miałem brania. Zaraz przerzucę lewą wędkę. Bobry w akcji.
zmiana taktyki. Oskrobałem dużą kulkę 20 skorupiaki i dodałem do tego pop-upa i mam zamiar rzucić tam przy brzegu i dwie łyżki ziemniaczków. Może to coś da. Do tego dam worek z przepołowionymi kulkami 16. I zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Rzuciłem trochę, może 3,5 metra od brzegu teraz pod nęcę. Ale wypas. Niedziela, wieczór się zbliża. Zaraz będzie zachód słońca, którego w sumie nie widać. Trochę się przychmurzyło. No i czas na obiadokolację. I zrobiłem sobie coś takiego, czyli karkówka z grilla, która była zrobiona w marynacie z musztardy i z przypraw utartych w moździerzu w domu. Gotowane ziemniaki i po prostu sałatka warzywno-owocowa z jogurtem, z dressingiem koperkowo-ziołowym. No i tam mamy cebulę, pomidora, ogórek, jabłko i gruszkę. No i taki zestaw, śmiem twierdzić, jest smaczniejszy. I pomimo tego, że mamy karkówkę z grilla, ale zdrowszy niż w niejednej restauracji. Czekamy cały czas na branie. Nie ma to tamto, zainstalowałem oświetlenie tymczasowe. W razie udanego holu ryby i tutaj odhaczenia w macie. Mam nadzieję, że złapię w końcu tego karpia. W tym roku jestem pierwszy raz w namiocie, tak to wygląda. I tak wygląda rybka. Pierwsza rybka z zasiadki drugiej nocy. Mam maskę z dwóch powodów, żeby upamiętnić te smutne czasy. W sumie oprócz tego jestem brzydki, a także mam pryszcza. Ważenie poranne o 4:20. Zaraz wypuszczamy. Wypuszczamy rybkę, która w dobrej kondycji wraca do wody. Tyle ją widzieliśmy. Może jeszcze uda się coś złapać. Mam nadzieję, że tak, została jeszcze doba. Ostatni dzień, ostatnia doba przede mną zasiadki, jutro jadę do domu. Pogoda ma się zepsuć, ale to niby od jutra. Na razie jest bardzo ładnie. Za moment zjem śniadanie. Nie jest zimno, jest, zapowiada się słoneczny dzień. Zbliża się wieczór, trzeba coś przekosić. Na razie tylko jedna ryba zameldowała się na macie. Jest zimno, może 5-6 stopni. W nocy ma być nawet minus 2. Jutro jadę do domu. I tak to na razie wygląda. Noc może być ciężka. Mam nadzieję, że złapię jeszcze jedną rybkę, chociaż wolałbym w nocy nie wstawać, bo to jest ciężka sprawa. Ja wolę tam za dnia sobie łowić. No ale taki jest urok
karpiowania. No i trzeba coś wszabić. Zima była sroga tego roku, nawet w mieście pojawiły się w Włocławku koksowniki, które były ogrodzone, że tak naprawdę nie można było dość ogrzać rąk. No to ja sobie koksownik zrobiłem w namiocie, w nocy ma być minus 2. Z półtorej godziny do wyjazdu. Udało się złapać tylko jednego karpika, 4 kg. A tak to cisza, 3 doby zasiadki, ale dobre i to. Czas spędzony na łonie natury. Idę na stanowisko numer 1. Jak tam połowy? Czołem? Parę poszło. No ja jedną złapałem tylko przez 3 doby, tam karpika 4,20. No ale ja z rzutu łowię, nie mam tej łódki do wywózki. Na szóstce byłem, tam spokojne miejsce. No jeszcze zimno trochę jest, nie? Ale chodzą w ogóle? Chodziły? Nie widziałem, żeby się tak spławiały. I w nocy o 4 wzięła na kulkę tego warmuza na skorupiaki na dużą 20, co dziwne. Widać, nie ma tego, nie ma, widzę, reguły. Czy to skorupiak, czy owoc, czy mięcho, wszystko. 7, nie? 7 sztuk. 7 sztuk? To z wywózki wszystko? Czy z rzutu też? Czy? Wywózka. Jak jest już łódka, no to... No. Wszystko wywózka i... No łódka chyba dużo, dużo daje, nie? Zanętowa do wywożenia? Nie wiem. Nie no, jednego, żeby nie łódka, to bym tam nie wyrzucił, nie? No. Zawsze w to miejsce, gdzie się chce, tam się wywiezie. No i ciągnie ze sobą całą tę, nie? Zanętę tak samo punktowo wrzuci. A tak to... się rzuca na oko, nie? No i ona, dobra, to lecę wtedy. No grzałeś się w tym namiocie? No ja tam byłem przygotowany, miałem śpiwór, koc. Aha. No zapowiadali minus 2, ale wcale tak zimno nie było. Dałem radę. Powodzenia. A do kiedy jesteście? No my już zaraz się zbijamy. Aha, aha. Powoli, powoli. No dobra, to czołem. No, czołem. Koniec karpiowania. Trzeba jechać do domu. Jak to mówią, wiosna za progiem. Samochód zapakowany. 1.9 TDI. Wszystko działa, tylko błotnik do wymiany. A tak to jest wszystko w bardzo dobrej kondycji.